jest tutaj szeroki kontekst, który należy wziąć pod uwagę. Na pewno z punktu widzenia jeszcze wtedy pobytu w Polsce taki wybór miał znaczenie, ponieważ Polak został namiestnikiem Chrystusa, a więc głową widzialną wielkiej społeczności światowej, nie tylko Kościoła w Polsce, ale Kościoła katolickiego i z jego punktu widzenia jako następca Piotra, właściwie odpowiedzialny za całe chrześcijaństwo. Ta świadomość, choć może nie przyjmuje się tego faktu, ale świadomość urzędu Piotrowego i następcy świętego Piotra, ona jest u wszystkich chrześcijan, że Chrystus jednak skierował do niego słowa: paś owce moje. W związku z tym różna była może postawa wyznawców innych konfesji do tego faktu, ale świadomość tego, że ten urząd rości poprzez to przyznanie i przekaz Chrystusowi, Piotrowi, żeby pasł owce wszystkie, a więc nie tylko jednego kraju, czy jednej, powiedzmy, diecezji, czy jednego kontynentu, lecz na całej ziemi. W związku z tym wszystkie kościoły różnych wyznań na pewno były zainteresowane tym faktem. W tym wypadku jeszcze, kiedy tutaj wszyscy byliśmy w takim bloku dosyć ideologicznie umocowanym i związanym, ten fakt wyboru papieża Polaka, a więc z tej części świata, też miał znaczenie. Nie bardzo jeszcze może wiedziano, co z tego wyniknie. Natomiast, że jakieś konsekwencje, jakiś wpływ będzie to miało. Nie umiem powiedzieć, jak myślano wtedy, kiedy dokonano wyboru na konklawę, więc w 1978 roku. Ja zetknąłem się dopiero w 1990 roku, kiedy wyjechałem właśnie do Moskwy i tam przez ten czas pracowałem wśród i Polaków, ale nie tylko, ponieważ jako duszpasterz Polaków w Związku Radzieckim wędrowałem po wielu republikach wtedy. I również spotykałem się i z prawosławnymi, i z protestantami, spotykałem się też z innymi wyznaniami, a nawet wyznawcami innych religii. Oczywiście z katolikami też, którzy tam byli. Więc niewątpliwie dla tych ludzi, z którymi się spotykałem, ten fakt, że papieżem jest Polak, ja osobiście takie mam przekonanie z moich doświadczeń. To było nawet powodem do dumy. Dla katolików na pewno, a dla innych wyznań też nie kryli, że to dokonało się coś, co nobilituje Słowian. Takie mniej więcej było podejście do tej kwestii. Także ten fakt wzbudził zarówno i zainteresowanie, ale jednocześnie i nadzieję. Być może później obawy ze strony Kościoła prawosławnego. Pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II zapamiętałem bardzo dobrze, bo byłem wtedy na czwartym roku w seminarium i byłem akolitą w asyście pontyfikalnej. Akolita to jest taka, powiedzmy, posługa, akolitat, polegający na tym, że we mszach biskupich mamy pewne takie działania, które są związane między innymi z niesieniem akolitki, to jest świeca, w czasie liturgii, kiedy jest niesiony krzyż, obok są dwie świece niesione przez akolitów. I właśnie ja taką posługę wtedy pełniłem. Ale oprócz tego jeszcze należy do posługi akolity lawabo.
a więc umycie rąk celebrantowi. No i pamiętam, przede wszystkim tak z pozycji jeszcze kleryka wtedy, nie, to nie była jeszcze szeroka perspektywa, żeby zrozumieć taką pielgrzymkę, taką podróż. W ogóle pierwszy raz w historii papież przyjeżdża do kraju i to papież Polak, więc naprawdę tak głowa była za mała, żeby to zrozumieć właściwie i pojąć w tamtym czasie. Byliśmy przejęci tym, co będziemy robić, jak trzeba będzie służyć w czasie tej mszy świętej. Rozpoczęliśmy przygotowania już wcześniej, próby na placu wtedy Zwycięstwa, dzisiaj plac Piłsudskiego. I kiedy budowano ołtarz, więc żeśmy tam uczestniczyli, żeby rzeczywiście liturgia była i poprawna, ale jednocześnie dostojna, piękna. I to zajmowało trochę czasu, jednocześnie przejęcia takiego. Kiedy przyszedł ten dzień przyjazdu Ojca Świętego, oczywiście pamiętam te wszystkie takie sprawy kontekstowe, sprawy polityczne, sprawy propagandy ze strony też ludzi, katolików, też pewne obawy, jak to się wszystko odbędzie, co to będzie, to pytania były bez odpowiedzi, ale wiem i tak wtedy widziałem, że żyli tym wszyscy, z którymi się spotykałem. No i może już tak, żeby nie ogólnie mówić, przejdę do tego momentu naszej posługi. Otóż, kiedy już przyszedł moment przyjazdu Ojca Świętego, myśmy wcześniej przyszli do zakrystii. Zakrystia wtedy to były właściwie dwa namioty, umieszczone tutaj w pobliżu grobu nieznanego żołnierza. Pamiętamy, że to był początek. Wtedy jeszcze nie było takiej ostrożności, takich zabezpieczeń. Właściwie, owszem, byli stróże porządku, ale to jeszcze nie było Papa Mobile, jeszcze Ojciec Święty poruszał się tak swobodnie. I my również tam przeszliśmy jako akolici do jednego z namiotów i czekaliśmy na przybycie celebransa. Nie bardzo widzieliśmy, co się dzieje na zewnątrz, bo byliśmy w środku. Natomiast już wtedy zgromadziła się ogromna właściwie liczba ludzi. Ten plac się zapełnił. Potężny krzyż na ołtarzu. Ołtarz duży, świece. No i my czekamy, aż przyjdzie celebrant, żeby umyć ręce mu. No i przyszedł ten moment, ja byłem z kolegą, we dwóch, kiedy Ojciec Święty przyszedł w białej sutannie. Oczywiście przeżycie dla nas ogromne. Ja widzę i trochę tak czasami kojarzę, jak jestem dzisiaj gdzieś w parafii i ministranci też robią lawabo, to im się ręce trzęsą i tak sobie przypominam, że podobnie zachowywałem się też i wtedy. Tam nie wiem, czy na buty nie nalałem tej wody, bo to ja miałem dzban z wodą, a kolega ręcznik. Kiedy Ojciec Święty przyszedł, umyliśmy te ręce, umył ręce. Trudno tutaj zapamiętać coś takiego, po prostu pamiętam duże takie wielkie, powiedziałbym, wewnętrzne przeżycie, ale to był bardziej taki, powiedziałbym, przerażenie, takie tremendum, niż fascynacja. Natomiast co uderzyło mnie i zresztą nie tylko mnie, bo tam było kilka osób, po wyjściu Ojca Świętego z powrotem, by ubrać ornat w innym namiocie, do namiotu wdarli się ludzie, i każdy chciał wypić wodę, która służyła do umycia rąk Ojcu Świętemu. A więc wypili wodę i z dzbanka, ale również i z tej miski. A następnie ten ręczniczek, który służył do wytarcia rąk, rozerwano na szczątki, żeby każdy zachował, chciał
jakąś drobną chociaż pamiątkę po Ojcu Świętym. Także to pozostało tak jako coś takiego niezwykłego, czego ja się właściwie nie spodziewałem. Następnie już później przeszliśmy do ołtarza. Ja oczywiście byłem z dala od celebransa, od Ojca Świętego, ponieważ otwieraliśmy pochód, procesję do ołtarza, nieśliśmy świece. No i później żeśmy służyli do mszy świętej, gdzie też jako akolici przy ołtarzu posługiwaliśmy. Było też drugie umycie rąk. No i oczywiście wszystko było w jakimś takim, ja myślę sobie, inny wymiar świata trochę tak się czuło. Był ogromny upał wtedy, pamiętam. Też o tym dzisiaj słyszę jeszcze więcej niż wtedy o tym doświadczeniu, jakie miałem w spotkaniu z Ojcem Świętym, bowiem kiedy Ojciec Święty zakończył już celebrację mszy świętej, kiedy udzielił błogosławieństwa, wtedy jeszcze szedł tak dookoła po tym dużym ołtarzu, na tym podeście i właściwie i błogosławił, i żegnał się ze wszystkimi. I wtedy moje takie wrażenie, ja wtedy byłem bardzo dumny, bo miałem takie odczucie, że w zasadzie on patrzy tak na mnie. Myślę sobie, Boże, no i tak na mnie się przygląda. Po skończonej celebrze, kiedy szliśmy, ja mówię, wiesz, mówię tam do kilku kolegów, mówię, no miałem, mówię, niezwykły przywilej. A co takiego? Mówię, no kiedy papież przechodził, on tak na mnie patrzył. A kolega mówił, na mnie patrzył. I z kolei inny mówi, na mnie. Każdy po prostu odebrał takie wrażenie swoje. Oczywiście tutaj nie da się zapomnieć tego spotkania, nie da się zapomnieć homilii. Homilii, która właściwie została tak mocno zaakcentowana właśnie tą prośbą papieża, prośbą o Ducha Świętego. Niech wstąpi Duch Twój. Także sama celebracja, potem samo zachowanie ludzi, samo spotkanie było czymś wielkim, niezapomnianym. Na drugi dzień służyłem też jako akolita do mszy świętej, która była przy świętej Annie z młodzieżą. Młodzież się zgromadziła. Wtedy było właśnie jakby przyjęcie tego znaku przez młodzież, jakim był znak Krzyża Świętego, Krzyża Chrystusowego, las krzyży i to spotkanie z papieżem. Kiedy odlatywał Ojciec Święty, to jest takie moje osobiste doświadczenie, to właściwie tak sobie myślałem, jakoś tak się wzruszyłem nawet, że żegna się kogoś, kto nie jest z tej ziemi. Takie myślę, odlatuje, jakby nie z tej ziemi. Przybył i w tej chwili odchodzi. Natomiast samo spotkanie, dzięki różnym takim uwarunkowaniom, pozostało we mnie bardzo tak, jako doświadczenie głębokie, tak, duchowe, takie niezwykłe. Ukazywanie więzi człowieka z Jezusem Chrystusem, że nie zrozumiemy siebie bez Chrystusa. Nie zrozumiemy. Ja nie wiem, być może to już jest moja teologia taka, ale kiedy tak biorę w całości tę pielgrzymkę pierwszą i kolejne, to mam wrażenie, że tutaj było jakby była próba podźwignięcia, ale nie bez człowieka, tylko apel do człowieka o to, by odnalazł swoją godność.
i nie tylko do jednostki, ale również i do narodu. Bo proszę zwrócić uwagę, wówczas my wszyscy, mam na uwadze tutaj poszczególne narody, które były związane z blokiem Związku Radzieckiego, nie mieliśmy poczucia narodowego. My po prostu żyliśmy jak plemiona. Natomiast to, co się dokonywało, to, co było dla nas nauką, to było właśnie jakby próba i apel, a jednocześnie wyzwanie dla nas o to, żebyśmy odzyskiwali własną godność, ale nie jakąkolwiek humanistyczną tylko, ale godność dzieci Bożych, godność swojego człowieczeństwa, które jest zakorzenione, które jest wpisane w człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. I podobnie naród. Właśnie tutaj wiele razy właśnie było to przez Jana Pawła II, gdziekolwiek zauważyłem, to również ta wartość narodu, wartość kultury, bardzo, bardzo mocno podkreślane. Bo ja kilka razy spotkałem się z Ojcem Świętym, między innymi w jego pielgrzymce takiej niezwykłej, trudnej w roku 2001 w Kazachstanie. Wtedy byłem tutaj jako przedstawiciel konferencji episkopatu na tej pielgrzymce. To był wrzesień wtedy, po tym zamachu w Nowym Jorku. Ojciec Święty, to było, zamach był 11 września, pielgrzymka była w drugiej połowie września. Więc to były nastroje w świecie całym, takie wielkiego niepokoju. Kraje muzułmańskie, Kazachstan właściwie, można powiedzieć, że jest krajem wielowyznaniowym, wieloreligijnym. Ale no, jest sporo muzułmanów tam, właściwie większość muzułmanów. I wtedy właśnie ten wyjazd. I co chcę powiedzieć? Ja takie mam wrażenie, że w czasie tych pielgrzymek, które ja miałem okazję tak widzieć i spotykać się z Ojcem Świętym, to więcej widziałem przeżycia emocjonalnego i ja bym powiedział więcej serca niż kalkulacji, niż jakiejś doktryny, chociaż to było zawsze, ale w spotkaniu to bardziej osoba niż same wypowiedzi wtedy jeszcze miały znaczenie. Po prostu to, co powiedziałem, i to się tak jakoś sprawdzało na początku, że to było spotkanie przede wszystkim z człowiekiem, ale niezwykłym człowiekiem. Człowiekiem jakimś obdarzonym właśnie, wielkim charyzmatem. To było moje drugie spotkanie w czasie tej samej pielgrzymki, bowiem poszliśmy to już pieszo z Jaktorowa do Niepokalanowa. Kilkanaście kilometrów, wyszliśmy w nocy i tam grupa ludzi modlących się. Doszliśmy na pola Niepokalanowa, msza święta była w terenie. Pamiętam ogromne zmęczenie, pamiętam niezwykłe dary, które przynieśli rolnicy, gdzie i biały baranek się ukazał, było to niezmiernie sympatyczne. I oczywiście tutaj nawiązanie Ojca Świętego do ofiary Maksymiliana Kolbe było to bardzo ważne, mianowicie jakby ukazanie, że w najgorszych warunkach, w jakichkolwiek, człowiek może zachować godność i miłość do drugiego człowieka. To nas uczyło wtedy to, o czym mówi święty Paweł. Umiem żyć w biedzie i umiem żyć w obfitości. Że po prostu wtedy nawet ten stan nie może odebrać nam nadziei, ani godności, ani dążenia do wartości wyższych.
Ja spotkałem się w Hiszpanii z papieżem, z Janem Pawłem II, na takim krótkim spotkaniu w Saragoście. To było w 1984 roku, kiedy papież przez Hiszpanię leciał na Dominikanę. I w Saragosie miał spotkanie z wiernymi i też z młodzieżą, później tam przy domu kurialnym, tam gdzie się zatrzymał. Otóż ja studiowałem w Pamplonie i wtedy zaproponowano mi wyjazd na spotkanie z Ojcem Świętym. Tak notabene ja wtedy byłem pierwszym takim studentem tutaj z tej części bloku sowieckiego na Uniwersytecie Navarra. Więc tam nikogo z Polaków nie było, właściwie to byłem takim obiektem zainteresowań w ogóle wszystkich i profesorów, i studentów. No i chwilą, kiedy się dowiedzieli, że będzie Jan Paweł II w Saragoście, no to oczywiście Polaka trzeba wziąć, żeby Polaka pokazać papieżowi. No i ja wybrałem się, ale to jeszcze tak powiem taką ciekawostkę, bo tam miałem takiego kolegę Japończyka, Toshishiko Yoneda, który studiował język hiszpański. On był oczywiście shintoistą, ale też zapragnął pojechać na spotkanie z papieżem. No i pojechaliśmy autokarem, profesorowie, studenci i ja również wraz z tym kolegą shintoistą. Zajechaliśmy na to spotkanie. Rzeczywiście, spotkanie się odbyło, to było nabożeństwo. Zaprowadzono mnie do Ojca Świętego. Oczywiście dla Hiszpanów to ja byłem takim kluczem dojścia do Ojca Świętego, natomiast dla Ojca Świętego Polak to nic nowego, bo tutaj tak. Niemniej tak widziałem, że to było takie miłe spotkanie, że na tamtej ziemi ja jako student z Polski tutaj jestem. Hiszpanie oczywiście z ogromnym sercem, w ogóle z wielkim entuzjazmem i w ogóle ze swoją naturą taką otwartą, powiedziałbym radosną, witali papieża, że owacyjnie. I to spotkanie miało charakter niezmiernie, powiedziałbym, emocjonalny, ale też i taki z głębokim przeżyciem, bo była modlitwa. Ale tutaj chciałem właśnie powiedzieć, jak reagował ten mój kolega. Ponieważ po spotkaniu tam na miejscu modlitwy, to było na takim ogromnej przestrzeni, wróciliśmy, by zanocować. W tym czasie Ojciec Święty udał się na spoczynek, ale Hiszpanie, tam młodzież gromadziła się na tej ulicy, śpiewali, całą noc modlili się, grali na gitarach. Natomiast my, ponieważ już tam nam było trudno tak się włączyć w tę atmosferę czuwania, poszliśmy do takiego domu, gdzie oczywiście noclegu nie mieliśmy takiego komfortowego, ale każdy mógł albo na podłodze usiąść, albo w fotelu gdzieś, żeby tę noc przeżyć. No i wtedy ja usiadłem w fotelu, ja byłem tak zmęczony. No i tak siedzę i śpię, a obok usiadł ten kolega z Japonii. Ja co jakiś czas budziłem się, patrzę, on siedzi z wytrzeszczonymi oczyma, otwarte oczy. No i tak kilka razy w nocy okazuje się, że on nie spał. Na drugi dzień mówię, słuchaj, dlaczego ty nie spałeś? Przecież mogłeś, tutaj byłeś, miałeś fotel, mogłeś usnąć. A on powiedział mi tak, padre, ja nie mogłem spać. Nie mogłem spać, jak obok jest tak wielki człowiek, jakim jest papież. Także ja, mówi, ze względu na niego czuwałem. I mi trochę się wstyd zrobiło, że ja właściwie cały czas drzemałem, spałem, natomiast on siedział jak czujny samuraj, ponieważ obok był dla niego wielki człowiek. On nie był chrześcijaninem, to był shintoista. To, czego nauczał, to tym żył. I to było dla mnie ważne.
to jakby uwiarygodniało jego nauczanie. A więc zgodność nauczania i życia było bardzo ważne. Na przykład, kiedy nauczał, czy też działał, bo przecież tu trzeba pamiętać, że Ojciec Święty nie tylko nauczał słowem, ale również swoją postawą jako apostoł. Przecież ile razy widzieliśmy jego potworne zmęczenie, jego chorobę i ta nieustanna chęć spotkania z drugim człowiekiem, nieustanna wola modlitwy. Także to była nauka niezwykła, płynąca właśnie z tego świadectwa. I między innymi to, co też tak trochę myśląc o ekumenizmie, to takie miałem wrażenie, że dla Ojca Świętego to ekumenizm, dialog międzyreligijny był widziany jako owocny i udany wtedy, kiedy w czasie tego dialogu i po dialogu zostaną wszyscy jako zwycięzcy. Że w dialogu nie ma przegranych. Dialog prowadzi do zwycięstwa. A zwycięstwo to jest po prostu wspólne poznanie prawdy i umiłowanie tej prawdy. Także to tak powiedzmy widziałbym jako pewną taką syntezę. Czasami to drobne rzeczy bardziej zapadają niż jakieś wielkie. Otóż jednym ze spotkań to było spotkanie tam w jego apartamentach, kiedy zostałem poproszony w 2000 roku. Jan Paweł II wręczył mi ten krzyż, który mam tutaj teraz. Zresztą jest to krzyż, który noszę zawsze ze sobą. To jest krzyż, który został przygotowany na milenium 2000 roku chrześcijaństwa. I wtedy zostałem poproszony tam na obiad i na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II. Natomiast gdyby powiedzieć jakieś tam słowa, bardziej osoba pozostała w pamięci i to spotkanie właśnie z Ojcem Świętym, ten dar, pamiątka, która zawsze mi przypomina to spotkanie. Natomiast niewątpliwie spotkanie ważne było dla mnie też w Kazachstanie, ponieważ tam była niewielka grupa tak zwanego orszaku papieskiego, bowiem jak pan wie, wtedy w ogóle zastanawiano się, czy dojdzie do tej pielgrzymki ze względu na niepokoje, jakie były w związku z aktem terrorystycznym. No więc myśmy tam spotkali się na posiłku, gdzie była mała sala i w zasadzie tuż obok papieża żeśmy razem tam przeżywali to spotkanie takiej agapy. A gdy chodzi o nabożeństwo, była msza święta wtedy na placu. Chcę powiedzieć, że tutaj ta, jako ciekawostka to były reakcje ludzi, ponieważ tam przyjechało trochę katolików, ludzi z innych wyznań, ale również byli muzułmanie. I teraz muzułmanie przybyli na to spotkanie z dwóch powodów. I obydwa powody poważne. Mianowicie powód pierwszy, wdzięczność, że w tym czasie, kiedy świat jest ukierunkowany na muzułmanów ze względu na ten akt terrorystyczny, na ten świat islamu, chociaż trudno, tutaj nikt nie poddaje w ogóle myśli, że to był religijny akt terrorystyczny, motywowany religijnie. Niemniej jakoś to się wszystko jakoś kojarzyło, że
ta niechęć, a nawet może więcej, była kierowana na tamten świat. Tymczasem Ojciec Święty nie zrezygnował, tylko przybył. To był wielki gest i dobrze przyjęty. A druga sprawa, dla muzułmanów ważną bardzo postacią jest człowiek wieku sędziwego. I teraz przybywa, mimo tego, że takie są, powiedzmy, w świecie tendencje sprzeciwu, papież przybywa. Następnie, mimo że jest chory i sędziwego wieku, on odbywa tutaj wizytę. Stąd też przyjmowano z wielką taką, powiedziałbym, jakąś taką i nadzieją, a jednocześnie wdzięcznością, wielką wdzięcznością. Tutaj a propos jeszcze tak wieku sędziwego, to jako takie doświadczenie i świadectwo. Myśmy mieszkali w Almacie, a spotkanie było w Astanie. To jest, dawniej stolicą była Almata, teraz nowa stolica Astana. I trzeba było przelecieć samolotem. No i myśmy w grupie wybrali się w tę podróż z Almaty. Ja usiadłem akurat koło muzułmanina. No i rozpoczęliśmy rozmowę. On leciał właśnie na to spotkanie. Ja mówię, pan jest religijny? On mówi, nie, nie jestem religijny. Mówi, tak, jestem religijny, mówi w tym sensie, że jestem muzułmaninem. Ja tak trochę rozmawiając, mówię, to pan alkoholu nie pije. A mówi, pije. Ja mówię, to jak, to muzułmanie nie piją alkoholu. Tak, mówię, ale ja piję, ponieważ ja się nie modlę. Ja się nie modlę, czyli jest jakby taka formalna przynależność do islamu, natomiast bez praktyki. I on zaczął opowiadać, że jego córka, która skończyła studia, przyszła któregoś dnia i mówi, tato, ja chcę być muzułmanką. I mówi, wie pan, znajecie, po rosyjsku rozmawialiśmy, że ona zupełnie się zmieniła teraz. Inaczej się ubiera, inaczej się zachowuje, moralność zachowuje. No, ja tam oczywiście rozmawiałem i takie tam pouczenia mu dawałem, żeby on też nie pił alkoholu, żeby był muzułmaninem. I on tak wysłuchał mnie i powiedział spasiba. Natomiast za chwilę mówi tak, ale wy katolicy, to mówi, nie szanujecie ludzi starszych. Ja mówię, dlaczego? Ja was obserwowałem. Jak wchodziliście do samolotu, to wy, i mówi tu wasi młodzi wszyscy, tak szybko wbiegliście, zajęliście miejsca, a na końcu szedł stary człowiek, niósł torbę i nikt mu nie pomógł. U nas, mówi, my byśmy najpierw przepuścili starszego człowieka, wzięlibyśmy mu torbę, on by zajął miejsce, a dopiero my byśmy potem weszli i zajmowali miejsca. A wy tego nie czynicie. Ja mówię, no ja też dziękuję panu, bo rzeczywiście tak jest, że myśmy wszyscy weszli, ja mówię, też tak wszedłem, nawet w ogóle się nie zastanawiałem nad tym. Także powiedzmy, to pokazuje już, że przybycie papieża dla nich to było przybycie kogoś ważnego i z racji wieku nawet. A więc, że przyjeżdża człowiek, który z wieku już należy mu się szacunek. Natomiast też taka była ciekawostka już bardziej. Mówimy o wielkich teologicznych sprawach niekiedy. Natomiast takie, powiedzmy, pewne obserwacje. My mieszkaliśmy w hotelu tam. Dzień, w którym miała być liturgia na zewnątrz, na placu, był niezwykle niemiły z samego rana. Było chłodno, chmury. No i teraz wychodzimy z tego hotelu, idziemy na plac i co się dzieje? Oczywiście pogoda jest zmienna, także my tutaj nic nie dopatrywaliśmy się. Po prostu wyszło słońce, zaświeciło. Wspaniała pogoda. Wracamy do hotelu, a tam pracownice hotelu mówią, znajecie, mówi, to cudo, to jest cud, mówi, kiedy przyjechał ten papież,
to mówi, wszystkie chmury zniknęły i słońce zaświeciło. Także tutaj takie znaki też towarzyszyły i taka była interpretacja ze strony mieszkańców tamtej ziemi. Ogólnie później, jak tak spotykałem się już po wizycie papieża, to trzeba powiedzieć, że tamten świat przyjął tę wizytę z wielką wdzięcznością i powiedziałbym z taką nadzieją.